Witam na moim kanale. Dziś suszona i mielona pestka awokado i jej właściwości. A na końcu ciekawostka na porost włosów. Pestkę możemy na przykład zetrzeć na tarce na grubych oczkach, następnie ją podgotować w wodzie z dodatkiem soli, aby nie była gorzka, a następnie wysuszyć w piekarniku. Wysuszoną taką papkę bardzo łatwo jest na przykład w młynku do kawy, takim tradycyjnym, zmielić na bardzo drobny proszek i ten proszek dodawać do różnych dań, koktajli, do gotowania, do przyprawiania. Pestka nie tylko zawiera błonnik i wszelkie związane z nim działania pozytywne dla naszego organizmu, ciekawostką jest, że wykazuje działania antynowotworowe. Informacja taka zawarta jest w Encyklopedii Powszechnych Składników Naturalnych, która opisuje możliwości wykorzystania awokado zarówno samego owocu, jak i pestki. Sproszkowana pestka była już znana i używana przez amerykańskich Indian z terenów dzisiejszej Kalifornii. W 1972 roku przeprowadzono badania, które wykazały, że niektóre substancje wyizolowane z pestki awokado mają działania antynowotworowe. Badania były na myszach i na szczurach. Pestka ma również działanie na bakterie gram dodatnie. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, to awokado nie jest zalecane osobom, które mają uczulenie na lateks. Nie wolno nim również karmić bydła, koni, kóz, królików, kanarków oraz rybek. A ciekawostką jest, na samym końcu mówię, że w tradycyjnej medycynie Indian papka z awokado była stosowana na porost włosów. Każdy dobrze pamięta, jakie kobiety indiańskie miały piękne, ciemne włosy. Może to właśnie zasługa maski na skórę głowy z awokado. Bardzo dziękuję i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dla chętnych plik można odnaleźć w sieci i w formie PDF-a ściągnąć sobie na dysk po angielsku i spokojnie poczytać o właściwościach awokado.